Cześć, siemano, witam was w Dying Light, jedyneczce tym razem, w kolejnym odcinku, trzecim już. Jest ze mną oczywiście Mateusz z kanału Display Lima, witam cię serdecznie. Witam, witam wszystkich serdecznie. Lecimy dalej, no lecimy po ten zrzut, bo ja jestem ciekaw, co tam się wydarzy, także go, 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 go. Teraz ty prowadzisz, teraz panie. Teraz ja prowadzę, lecimy po Gdzie zrzut. Gdzie jesteś? A, tu Przed jesteś. Przed tobą, ole. Przypierdzielił. A ja dałem radę. Powiem ci, to przenikanie w ogóle postaci troszkę mnie ten, bo to fajnie było. Ja lubię, jak się przepychamy jednak, niż tak, jak przenikamy siebie, nie? No, bo to jest troszkę też mylące, nie? Bo ty uważasz tak, na kogoś, a tak na dobrą sprawę. Nie wiemy, sprawę. Gdzie jesteśmy, nie? Tak. A nie chcemy tego domka zrobić jeszcze, bezpiecznej strefy naszej, zobaczyć? No to chodź. Bo tu tak blisko jest, wiesz, a może będzie coś ciekawego tam. No dobra, chodź. Ale to tędy, nie? Po tym... Tak. To dryłuj przodem, panie. Ja teraz zobaczę twoje spaghetti umysłowe. Jakie dróżki wybierasz. Chyba, że Daj się ci najwięcej łuków, przytrzymaj, aby stworzyć zawody. Nie, nie chcę. Nie, nie, nie. Już po ostatnim odcinku mamy dość zawodów. Ale na strzała poszła. Nie spodziewała się. Wystała piękną lampę. To jest który to jest domek? To jest ten safe tutaj. Tak, po prawej, no, tam gdzie safe pisze, no. Dobra, czy tu w ogóle ktoś jest, jak myślisz? Tak, u chłopu pod pachą tam coś. Tu się świeci. Aktywuj pułapkę świetlną. No to co, to możemy aktywować tę pułapkę, ale ich tu trochę jest, nie? To tak, dziaczaj, aktywowałem i włączyły się ultrafiolety. O, spadłem, panie, spadłem. Gdzie? Ale dobra, też tam tu coś aktywuję zaraz. A też się, no to pewnie trzeba te ultrafiolety powłączać i posprzątać tych łebków w środku. A wcześniej mogłem aktywować, a teraz nie mogę. Gdzie nie wiem, jesteś? Wyjdę wyżej, zobaczę, co tu się dzieje. Znaczy, bo ja myślałem, że będzie, wiesz... No tak, oczy, obszar ja tam aktywowałem, słuchaj, i się włączył ultrafiolet. Ale fajnie się go podświetliło. Węgosłup zobaczyłem i żebra. Tak, jak trafisz w wrażliwe miejsce, to... Co on A ja mam broń nieskuteczną. Tabem spróbuj, trzeba powinno ci przełączyć. Muszę ją naprawić. Zdech. Chciałem ją naprawić, wiesz? Uff, dobra. I co? Jak tu przywrócić zasilanie? Czy ty już to zrobiłeś? Jedno włączyłem, albo wyłączyłem, bo była zielona lampka. Ja wcisnąłem, aktywuj pułapkę świetlną i załączył się ultrafiolet dookoła. Aha, ale no dobra, czekaj, to są korki. Wkładam korki. Czekaj na mnie. Ale zombiak do mnie idzie, panie, help. No dobra. Zostaw mojego kolegę tu. Dobra, ale włożyłem korki, więc powinno więcej ich teraz być. Jeszcze żyje. Jeszcze jest a to on. To on jest kurna nieśmiertelny. On już nie żyje, dwa razy się go zabić nie da. A nie. Już mamy tu bezpieczną strefę. Tak, rozumiem? Teraz już chyba jest bezpiecznie. Przynajmniej tak no osiągnięcie tak. Dostaliśmy, nie? Że jest bezpiecznie. Tak, mamy skrytkę. I łóżeczko, także fajnie. To no dobra, co lecimy, to lecimy dalej? Tak, czy... tak. No, nie tak. Możemy spać niestety jeszcze, więc. Dobra, to prowadź. Ale fajnie, będzie zawsze to więcej, więcej domków, nie? Tak, no później w razie rajdu jakiegoś będziemy musieli gdzieś uciekać, coś, no to mamy kolejny, wiesz, bezpieczny punkt po drodze po prostu, nie? Ja ci powiem tak, na, tak jak ustawiałem to rajdy co 3 dni, nie? Na serwerze. Jak rajdy? Bo tutaj można było ustawić te hordy zombie czy coś takiego. A, o to i to co 3 dni ustawiłem. Nie, mi chodzi generalnie, jak będziemy, wiesz, rozgrywać i ten będzie trzeba uciekać a, czy okay. coś, no to dobra. Zawsze masz dodatkowy punkt do zatrzymania się po drodze w razie czego, nie? Mam. Dobra, gdzie my tu jedziemy? Ja tu mogę skoczyć w ogóle. A na lampę wyskoczył, co za... Idziesz? Panie, idę, ale widzę, że ty już całkiem gdzieś pobiegłeś. Tam się coś na niebiesko zaświeciło koło ciebie. No, dolary jakieś. A, handlarz tu ciebie. Jest. Handlarz tu jest. U góry? Tak, a już miałem na niego z kijem gonić. Ale ma miejscówkę. No cześć ziomeczku, co? Młotek stolarski? Nie chcę, ale może bym mu coś sprzedał. 1400 i gazrurka taka fioletowa. 42. No te sakiewki, na co mnie to? A, on może sprzedać, to ja mu też wszystko sprzedam.
Wszystko to może nie, ale kawa też mi raczej nie będzie potrzebna. Czy ja mu sprzedaję te, wiesz, te szare takie wszystkie, wiesz? A papierosy, kawę, to tego nam nie trzeba, nie? No, bo, to się, bo to się zbiera chyba tylko do nie, tego. Nie, to było pod ulepszeniami broni, nie? Nie, cenne, jako cenne przedmioty, no, wiesz? Nie. No ja zostawiam sobie komponenty, zostawiam sobie ulepszenia broni, ale broni część mogę sprzedać, bo mi się nie przyda taka z rurka. Aha, ale on nie ma ograniczenia pieniężnego, że tak ujmę. Chyba nie. Nie ma. No? Czy to jest moja gotówka? Nie, to twoja, twoja. No to elektronika, to części, apteczka, inne, dobra. Czy panie, może ten młotek by sobie zakupił? Ale on słaby. Przez ten broń to znajdziemy. Dawaj, lecimy. No dobra. Ale jest szeroki nóż, patrz, i ma jeszcze w ogóle kij do krykieta. Chodź. I szeroki nóż. Ale to czwarty poziom trzeba. No, potrzebujesz czegoś? Mam to na stanie. Panie, taki handlarz to ja rozumiem. On już nie żyje, dobra. No właśnie widzę, że się lecisz? Machasz. Ja za tobą jestem, panie, cały czas. Ja mam co, na zrzut, tak? A ty idziesz na jeden, czy tam jest kilka tych zrzutów? No są dwa, ale jeden jest bliżej, drugi chyba dalej, nie? Okej. Ale to gdzie? To po lewej stronie był zrzut, o, panie. O, dobra. No jak, to kółko tam przed nami. Ale, no, po lewej. No tak, tylko ja tak chciałem bardziej po dachach, ale i tak wyszło, dobra, że dobra, bo ja mówię, patrzę, lecę po idziesz ziemi. Całkiem gdzieś nie w tą stronę. Bo chciałem całą drogę, wiesz. Tak, na autobus, tylko C przytrzymałem jak spadałem, bo wiem, że w Dying Light się dwójce to trochę amortyzowało upadek. A, to tego nie wiedziałem. Nie wiem, czy też tutaj to działa. Dobrze wiedzieć. Ale zabrało ci coś, czy... Nie, nie. Ty no, faktycznie muszę mega w lewo skręcić. To ja zbieram wszystkie zombiaki dołem, jak coś. Ten... O, bo mi się zmęczył. No właśnie. Jay, ludzie Raisa mnie uprzedzili. Niech to ja już jestem przy zrzucie. Dobra, zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na dym z flary. Skrzynia powinna być... Dawaj na drugi zrzut, panie. Z kanału wyszedł jeden. Mi ostatnio spod samochodu się wyczołgał. Tak, tak przestraszyłem. Dobra, lecimy na drugi zrzut. Panie, powiem ci, że tu jest ich od groma, a my tacy, no, wiesz, dlatego... lekarze, chirurdzy. Plastycy. Plastyk. Dlatego plastyk, ja lecę, wiesz, tu też gdzieś jest aktywuj pułapkę się, no. No i domek tu jest w ogóle po lewej stronie. No. Włączyłem ultrafiolet, ale jeszcze nie wyczyściłem. O, jak fajnie. A ten ultrafiolet ich nie zabija? Zabija. Pan zgryzie mnie, co za... Dobra, uratowałem cię. Następne. Oj, głowa jej odpadła. To dobrze. To już na pewno nie wstanie. A ciekawe, czy można przetwarzać na rączki, nóżki. Czekaj, sprawdzam. Nie, to nie można. Nie można. Tam już dziecko rozkminiało ostatnio u ciebie na odcinku jedno. Tak? A no. Czekaj, ty, bo ten domek to jest ta wieża chyba u góry. Myślisz? A to chodźmy. Nie mają się chłopy domki śpieszyć po zrzut? O, ale chodź tu jeszcze, zobaczymy to. Ale popatrz, co nam się przyda, panie, nie? Oczywiście, że tak. Nie wiem, czy ty chodzisz z lampką, czy bez? Nie, bez. Na razie jeszcze jasno jest. Jeszcze jasno. Bo u mnie jakoś tak ciemno już. Kurczę, nie wiem, czy my tędy tam wejdziemy, wiesz? A to jest ten domek? No, je, może być ciężko, wiesz? Po tych skałach. Wydaje, że tędy nie wejdziemy chyba. Crane, zaraz tam jest słońca. Musisz zawrócić. Shit. Już prawie tam jak jestem, zawrócić? Uda mi się. Zawrócić, dawaj, panie. Dobra, chodź po ten zrzut. No idę, idę. Już mnie tak ładnie wołasz. Szkoda tylko, że nie złapałem. Ja powinienem się podleczyć, kurde, bo 50 życia. Co to? Ja mam sedno. Ty nie piję mnie, ja sobie grzebię w tym. Ale ich tutaj zaczyna wychodzić. Panie, ja zaświeciłem lampkę jak coś. Jaką? Lampkę, żebyś widział. Dobiegnij do drugiego zrzutu. Nie, bez tego. Ja muszę wziąć... Eksipunę tą, kurde, apteczkę. Weź, panie, apteczkę, no. Muszę znaleźć, gdzie ona jest. A mamy jakieś apteczki? Tam możesz wytworzyć chyba, nie? No jak tak, nie no ja wytwarzałem, tylko nie mogę przesuwać w ekwipunku. Jak paska. Nie możesz? Na samym dole jest apteczka. No tak, ale nie mogę przesunąć, coś mi się... Kółki, przy tak myszki? Lecieć. No nie mogę właśnie. O, dziwnie.
Dobra, mniejsza o to, inaczej sobie poradziłem. Lecimy, bo tu nie ma czasu. Zaraz przyjdzie noc, a jak przyjdą przemieńce. Jeszcze nie poznałeś przemieńców. Ja poznałem w dwójce. I w jedynce podobno są jeszcze gorsze, więc jakie... Jakie może... A nie, to dym, ja myślę, że takie może... Ja mam nadzieję, że... O, panie! Aleś zrobił. Ja nie chciałem. A ja za tobą leciałem, za tym, nie? Spadłeś tam na dół? Nie, złapałem się na tej desce. One mi tu ryczą tak koło ucha cały czas. Otwierasz? Makabra, tak. Otworzyłem. Piklokujesz. O, tu jest jakiś klucz. Francuski. Ja mam rurkę tutaj, ale rurki nie potrzebuję już. Chociaż mogę ja myślę, że tutaj ja nie też nie zdążymy do tego zrzutu, w sensie, że już nas uprzedzą renegaci. Myślisz, że to jest tak? Znaczy nie, myślę, że jakbyśmy biegli szybciej, to też by to nie miało na to wpływu, nie? Myślę, że tak jest fabularnie. Jesteś tu gdzieś? Jestem, ale... No nie gadaj, że walczysz. Nie walczę. Ty, złapał na dach! Mało tego... No właśnie. O, dobrze mu przylutował. Chodź tu. Chodź, idziemy szukać tego zrzutu. Szukam, jesteś? Tu wszystko się zapada. A nie skrzynia była... tutaj, otwieranie noc? Zamków. Gdzie ty jesteś? Na dachu. A ja to spadłem już na dół, panie. Coś mi leje, ja otwieram zamek, a coś mi leje. Gdzie jesteś? Wyjdź na górę. No idę do ciebie do góry, idę. Ja otworzyłem tę skrzynię jakimś cudem, ale tu jest tylko klucz i kawa. I nóż, ja mam nóż. Miałeś nóż? Ja nie miałem. Gaś tą lampkę, bo je przyciągasz i dawaj szukamy tego zrzutu. Gaś tą lampkę. Tam jest spadochron. Gdzie? Tam na dachu. Tak, dobra. Jest zrzut, jedzą coś. Dawaj, owszem, się za 20 życia wpuszczał, tak spadłem. O, wow. Czy jest jakiś skrót klawiszowy na ten? Na ten jest, literka H, dobra. Kurde, jeszcze jeden, jest mistrza. Widziałeś ten zrzut, czy nie? Nie, walczę tu z zombiakami. Jeszcze jeden stał. Nie mam siły. Dobra, leży ta. Dobra, nie żyje. Ej, ten jeszcze żyje. Żeś mi go lutnął centralnie przed ryjem. Dobra. Panie. Jest rzut, tak? Otwierałeś go? Czy nie, nie otwierałem, nie ruszałem go jeszcze. Dobra, to otwieraj. Oczekiwanie na innych graczy. Jestem. Trzeba bliziutko stać, kurde, powiem ci. Coś ma jest. Grubo. Mówię, że nie będzie. Mieliłem się, widzisz. Już trzeba zakonfidencić. Dobrze, dobra, mam. Otwiera to nowy kierunek twoich działań. Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Rais jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raisem. Zaraz nas zombiak czatnie. Możesz do niego iść. Ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. Ja mam nadzieję, że będziemy mogli tu wybrać, że nie będę niszczył tej antyzyny, tylko oddawał ją jednak. Myślisz? A chciałbyś ją oddawać, a nie niszczyć? No, wolałbym chyba oddawać. A ty nie? Znaczy jedną schował, nie? Jedną schował, ale resztę zniszczył. No nie ga, jaki bezsens w ogóle. Dobry, nie? Znaczy no w sumie on jest, wiesz, szkolony przez nich, więc on jest lojalny im, nie? Nie musi się podbijać takimi wyborami moralnymi, jak my byśmy brali. Nie ma to prawda. Ciemna noc, panie. Budzą cię koszmary i weź się teraz nie bój. Przemieniec. Shit. O, panie. Kiśniku. Co my mamy teraz? Palić wroty? Kurna. Uciekaj, nie patrz na niego, tylko uciekaj. O, leżym spadł. Uciekaj przed siebie jak najdalej, bo z przemieńcami nie damy sobie rady, nie ma szans. Dobra, robię co mogę, biegnę za tobą.
biegnie za mną, to dobrze. Staram się przynajmniej, ale widzę, że ty widzisz. Zgubiono pościg. Właśnie nie mogę się tu wspiąć. Oni, patrz, mają radarki takie, widzisz? No, ale ty masz lampkę? Nie, ja wyłączyłem. A widzisz coś? No tak, wiesz. Bo ja, panie, nic nie widzę. Shit. To ty zaświeciłeś, nie? A. Nie świeć, bo nas znajdą. Ja nic nie widzę, panie. No jest ciemno, ale... Ale na moim monitorze to nic nie widać, ja muszę na chwilę zaświecić. Poświecił tu jeszcze na mnie. Oh shit, jest przed nami, centralnie przed nami. Zjada mnie. A mi się coś zbagowało jeszcze. Dobra, wali. A nie na lewo. A, pobiegłeś już, zostawiłeś. Biegnę, z nimi nie walcz, przed nimi uciekaj. Postaram się, ale już mi trzech obleciało. No nie gadaj. Dobra, daję radę. Trzeba uciekać do ultrafioletu. Na nasz najbliższy bezpieczny punkt. Gdzie? Na zieloną chatkę. Ja mam dwa życia. Nie. O o. O nie. Ale ich tu jest. Żyjesz? Wiesz co ci powiem? Ja nie wiem gdzie ja jestem w ogóle. Biegnij cały czas na zielony domek. Pobili mnie. Ała. Biegnij na zielony domek. Ja już leżę 30 sekund, panie. Jak chcesz mnie uratować. Ja nie mam pojęcia, gdzie ty jesteś. Nie widzisz mnie za tobą. To weź na mapie, zobacz. Ja cię widzę na mapie, gdzie jesteś. Ale masz 15 sekund. Niestety ja bez... Widzę cię. Ja ci powiem tak, ja bez latarki nic nie widzę. Dla mnie jest czarna noc, wiesz? Ja muszę sobie albo gamę podciągnąć trochę, mogę albo coś. Mogę do nich polecieć, ale... Ja mam 4 sekundy. Ja się. 2, 1. Dobra, odrodzę się gdzieś tam. Gdzie się odrodziłeś? Nie wiem jeszcze. Jeszcze się chyba wczytuję. Ja chyba w bezpiecznym domku będzie odrodzenie, nie? No, ja jestem w tym. Jestem w wieży. Tu jest jakiś ultrafiolet, ale nie mogę do niego, czemu? A nie wyskocz, wyskocz. Idź do domku. No, pokazuje mi to jako ultrafiolet, czyli że... Bo to jest domek. Kurde, zobaczył mnie, no. A co, ty wylazłeś? No wylazłem odchodzić po co? Kodą. Ale on ci nie wejdzie, jak masz ultrafiolet. No wiem, ale wiesz, ale chciałem tobie pomóc coś, nie? No ja jestem też przy ultrafiolecie, tylko przy innym się okazuje. No ja wiem, ale ty chodź do domku, nie? No. No tam też jest domek zielony, tam gdzie byłem. No i, no tak, ale nie jest jako zadanie, nie? Oznaczone. W ten sposób. Tak, musisz wrócić do wieży, nie? Zadanie. Dobra, dzień dobry. Ja byłem szybszy. Makabra. Rozgrywka noc. Punkty siły i zwinności są podwajane w nocy. Za ucieczkę przed pościgiem w nocy dostajesz dodatkowe punkty zwinności. Im dłużej przetrwasz nocy poza bezpieczną strefą, tym więcej punktów przetrwania otrzymasz. Przemieńce są posrane. Ja ich nienawidzę po prostu. Ale ci powiem, że ja mam bardzo ciemno i ja wiesz, jak mi dosyć... Nie, no ja coś tam widzę, więc... No to tam sobie ogarnię, bo ja wbijam poziom umiejętności. Właśnie nie wiem, czy teraz już mogę. Teraz chyba już nie można gamy podciągać, więc ja to sobie gdzieś będę musiał popatrzeć później poza kamerami, ale spoko, damy radę. Ale pierwsza śmierć musi być, nie? Uch. Dobra, no to co, mamy się tu gdzieś do góry, tak? No, chyba tak. To jest w ogóle za to miejsce. Gdzieś, no domek nasz, tylko się schodzi tędy, nie? To jest nasz domek? No. Jest ta wieża? Tylko zawsze... No, tylko tu się zawsze spadało w dół. Idziesz? Idę. Świecić ci? Tu jest, dobra. Pogubiłem się, wiesz? Z tego tak czekałem, mówię, no czekam na niego, nie ma go. Uff. To winda, czy? A ty myślisz, że tam naprawdę ich latarka przyciąga? One reagują na dźwięk, na światło. A, okej. Okay. No to ja będę takim, wiesz, lawerem, często ginąłem. W dwójce, słuchaj, było nawet tak, jak skitrałeś się, bo moja grała i przez zapomniała. Czekaj, powiem ci pod cutscence. A, nie ma, dobra. Skitrała się pod stołem, bo tu masz, wtedy było takie oczko, nie? Że takie jakby ukrycie, pokazywało ci miejsca.
skitrała się pod stołem i szedł bandyta, nie? I idzie i mówi, co za debil, schował się i nie wyłączył latarki, nie? I widzę cię. Coś takiego. Aż tak powiedział, no, tak? No, no, no. No. Wow. Ten gratulacje, znowu. Przetrwałeś noc. O, teraz go słyszę. Nie udało się z twoją misją. Jak nie udało się? A, bo zniszczyliśmy tą amantazynę, nie? Amantazynę? No. Nie wiem. Gadaj z tym jeszcze. Alfie cię szuka. Jest w warsztacie. Alfie mnie szuka. O, tu można pohandlować. Ale nie mam już chyba nic na sprzęt. Kawę mam dwa razy. A ja nie mam nic chyba. No, kawę też mam dwa razy. To samo co ty. Puh. Mówisz, że przeżyłeś. Mi było. Ja ciężej. Panie, ja nienawidzę tych przemieńców, ja się ich boję. Wiesz, ja po prostu nie widziałem, gdzie biegnę i bez lampki... No wiem, rozumiem cię, rozumiem, wiem o co chodzi. A, wchodzisz, czekasz na mnie, dobra. Breger, daj spokój. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość boską ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie, gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy, ty zadecydowałeś, ja... Ja pójdę. I wyrywny. Zwariowałeś? Cóż, ten cały Raiz nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi i Crane'owi minutkę, co? Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty. Obadaj, ile nas by to kosztowało i wracaj mi tu żywy. Ja tak powiem tylko, że to jest tak, że nawet z pistoletem byśmy nie dali rady pozabijać tych wszystkich w nocy. W nocy to po prostu nie da. Nie wiem. Nie wiem, czy pistoletem nie ściągniesz ich więcej. No ale chodzi o to, że coraz więcej, że po prostu i się respi cały czas coraz więcej, nie? Także tak, w nocy lepiej nie walczyć w ogóle. Wiecie, nie wiem jak jest w jedynce. W dwójce było tak, że w niektóre miejsca, żeby przeżyć, to trzeba było wchodzić nocą, bo zombiaczki z tych miejsc wychodziły nocą na żer, na ulicę, nie? Mhm. I najlepiej było te miejsca przeszukiwać nocą wtedy. Tylko, że nocą zawsze była szansa, że trafisz gdzieś przemieńca, nie? Mhm. Bo w dzień przemieńca też trafisz w dzień przemieńca, ale tylko właśnie w jakichś ciemnych pomieszczeniach, nie? Czy ja umiejętność dostałem? Nie dostałeś umiejętności? Dostałem w sumie. Naucz się wytwarzać gwiazdki do rzucania. Pakowacz. Ja chyba wezmę handlarza. Obniża ceny o 10% w sklepie. Ja wziąłem pakowacza. Tu jest pakowacza. Ktoś jeszcze gdzieś, z kim można porozmawiać, widzę. A ty sobie wziąłeś na tym, na zwinności judo, czy ten, czy ślisk? Już ci mówię, zwinność. Ja mam na zwinności przeskok i wślizg. Zresztą tam dwa poziomy mam wbite. A, okej, dobra, to jest wślizg. O, to tu jest wejście, dobre. A, widzisz, tu wcześniej nie można było wejść. Teraz można tu wejść, pogadać z panią doktor. Czekamy biegnę do ciebie. No. Biegnę, mnie w tą stronę. Spokojnie. Bo ty na dół poszedłeś, a nie, ja nie, tutaj do przychodni, chodź. No, czyli na dół, no, tu? Schodami. Lepiej rzuć na to okiem. Numer partii jest niewłaściwy. To fałszywka? Zażył to ktoś na 20 piętrze, a teraz nie może się podnieść. Aman, leć tam. Zapomnieliśmy o tym typie. Gdzie on to znalazł? No, to prawda, to się poszli w ogóle dzień. Jednego ze zwiadowców. Na pewno tego tu nie produkuje. Ktoś go musi zaopatrywać. Pogadam z Yusufem. Im szybciej, tym lepiej. Nie rób mu krzywdy. Trochę go serce tylko bolało, ale przeżył. My mieliśmy gorsze doznania. To prawda, ja szczególnie. Co tu jest? Shuturban. Ja myślałem, że to na dole to Kaczyński, ale nie. Na szczęście. Podejrzewam, że to są twórcy gry, wiesz? A. Że sobie powrzucali tutaj. Missing Cat też, twórca gry? Wydaje mi się, że tak, że oni swoje zdjęcia powrzucali czy coś. Wiesz. Będzie tu apteczka? Nie będzie. Kurde. Nie widzę właśnie. Ja nie mam apteczek. Ja muszę wytworzyć w ogóle apteczkę. Idziemy do góry, pogadać najpierw z tym, czy od razu tak, do tego Raisa? Ja sobie tylko wytworzę ten, wiesz? Ja. Wytworzę ale to sobie. Ja też sobie spróbuję powytwarzać, co mogę. Bo ja bym apteczki sobie chciał zrobić, ale mogę w sumie ja mogę zrobić paralizator.
No właśnie, a ja mogę kuszę zrobić chyba. Długi nóż, krótki nóż mam. Nie mogę kuszy zrobić. Ja robię paralizator, zobacz jak to będzie wyglądało. Ale patrz, mam takie kategorie broń, albo broń z programu 10-2-12. Nie wiem. Nie mam takie sierpy, jakieś burza piaskowa, kurde, zardzewiały kręgosłup. Można sobie ulepszać bronię, nie? Wiesz, a jest to broń z programu 10. Broń jest DLC? Kurde. My tu mamy za dużo tych rzeczy. Dobrze, o ty, ja mogę zrobić haratacza. A, no to jest ten sierp taki, nie? No. Chyba to też mogę. Ale zrobiłem sobie też paralizator. Haratacza, klucz w zęby mogę zrobić. O, bo ty masz tą deskę, nie? Przecież, nie wiem jaki to, tak, nie wiem jaki to atak ma. O, koktajl mołotowa, nie mam. Tutaj nie pisze, nie? Nie jaki to ma właśnie? Ja robię mołotowy. One są kozackie. Możesz? A, no, trzy mogę. A ja mogę gwiazdkę zrobić do rzucenia. No ja właśnie zaraz zobaczę, czy mogę tą gwiazdkę. Ale ja na razie daruję sobie takie gwiazdki. Nie mogę, sznurka nie mam. Ja mam właśnie, mogę zrobić jedną gwiazdkę. Wspomagacze. Wytrychy mogę jeszcze zrobić. Chyba, że nie można kliknąć, czy robić kilka od razu. To każdy wiesz po kolei, prawda. Nie? Prawda. Ale dobra. Nie wiem, czy zrobić sobie jakąś jeszcze tu zabawkę. Zrobię sobie, zobaczę. No, rób mi ten haratacz. Jak następny filtr. Dziwne. Dobra, lecimy? Czy jeszcze robisz? Jeszcze chcę tylko sobie wrzucić teraz, bo zrobiłem sobie tego... Haratacza? Tak, czy... Nie, zrobiłem sobie... Krótki, koktajl? Prosty nóż zmodyfikowany. A, okej. Okay. Wybierz. Tu i tak nie wyjmę, zobaczyć. Dobra, do góry, nie? To co prawda nie zaznaczone to zadanie, ale... Kółeczko się szarzy. No do tego... Z bolącym brzuchem. Uratować tego z bolącym brzuchem. Znaczy, no od razu jak tu jesteśmy, to... Dobra. Chyba na dach wyszliśmy, bo mamy... Dobrze poszedłem? Gdzie są te zadania, se ustawię je na... Ale to faktycznie, to tu powinno być. Znajdź mieszkanie Gadziego, my tu mamy tyle zadań. Nie wiem. Umów z Yusufem, to jest to? Zanieść fałszywą... Dobrej nocy, zadanie może być ustawione tylko przez gospodarza sesji. To ty musisz ustawić zadanie na bieżące. Ale tu ktoś siedzi. Ale to nie jest Yusuf. No dobrze, ale to zadanie, które byśmy chcieli? No żeby pogadać z tym Yusufem, czy z kimś tam. Tutaj, dobra. No nie wiem, gdzie proszę on jest, bardzo. Wiesz? Bo pokazuje, że on jest niżej. Nie, no mi pokazuje, że jest tu na dachu. Tu, no, gdzieś tu. Yusuf, gdzieś się kurde schował Yusuf. Ja nie widzę tu Yusufa, a ty? Też nie. A on może być na samej górze, wiesz, on może być nie, na tym byłem żurawiu. Na górze, to mi pokazywało, że w dół zejść. A no, to ja nie widzę Yusufa. Siedzi jeden typ, ale to nie jest Yusuf. No Yusuf. A tu jest. Tu jest Yusuf. No dobra, siemano Yusuf. Yusuf? Witaj w domu handlowym Yusufa. Jeśli trudno coś znaleźć, musisz znaleźć Yusufa. Czego tylko potrzebujesz, Yusuf to zrobił? Potrzebuję antyzyny. Nie, to nie on. Sprzedaję. Przyjacielu, to twój szczęśliwy dzień. Nie, Yusuf. To twój szczęśliwy dzień, ponieważ masz okazję wyznać mi prawdę. Skąd wziąłeś podrobioną antyzynę, którą sprzedałeś Bahirowi? Bahir? Bahir, powiadasz? A ja znam tego... Bahira? Prawie umarł od tej fałszywej antyzyny, co mu sprzedałeś. Fałszywej? Na pewno? Mówisz, że jest do niczego? A właśnie kupiłem 10 ampułek od tych gości. I nieźle im zapłaciłem. Jakich gości? No cóż, to dość drażliwy temat. Jakich gości, Yusuf? Kończy mi się cierpliwość. Koło apteki jest taki budynek. Mieszka w nim paru ocalałych. Nie wiem ilu. Nigdy nie byłem w środku. Oni mają lekarstwa. Nawet niektóre prawdziwe. Chyba z apteki. Ale pichcą też własne specyfiki. Facet, z którym handlowałem, nazywa się Bento. Musisz spalić pozostałe fiolki. Ale kosztowały mnie kupę forsy. Będą cię kosztować nie tylko pieniądze, jeśli się dowiem, że dalej je sprzedajesz. Wiesz, kozak, co? Dopiero się tu zjawił w mieście i zobacz, temu będzie kazał coś tam temu. Dokładnie, już tutaj ja ustawia wszystkich, nie? Ja chcesz kontynuować? Tak, poszedłbym ten wątek dalej.
Dobrze, to jedziemy. Żebyśmy się tak nie rozbijali. Patrzcie, ładne miasto w ogóle po prawej stronie. Ale ty nocą nie patrzyłem w sumie, to fakt. Ładne, tam nie? Ładnie oświetlone, prądu mają dużo widocznie. No, a my nic. U nas ciemno, a u nich kurde prąd po drugiej stronie. Fajnie, to mapa jest... A, mapa jest niedostępna tu. Czemu no dobra. Masz niedostępną mapę? Brałem M, to mam mapa niedostępna. A ja mogę normalnie. No. A ja nie. O, dziwne. Może ty musisz sesję zakładać następnym nie, razem. Nie, ale wcześniej patrzyłem mapę. To dziwne. Może zgubiłeś po drodze, jak biegłeś gdzieś. Dobra, jedziemy szukać tej apteki. Jedziemy na aptekę. Chyba tak? No tak, nie, to winda jest chyba, no to wiesz? To winda, no. Ale idziemy w nocy? No, a gdzie, pamiętasz, gdzie jest nasze łóżko, żeby się przykimać? No tutaj chyba, no. Na tym piętrze? Przynajmniej to wygląda. I Bel. Tu jest łóżko. Tu jest Skimy. Łóżko, no. Oczywiście. Bo wiesz, bo w nocy to tak krzywo, nie? Ciężko i strasznie. A tu znowu ten plakat. Tu nie naciskaj. Nie, damy radę. Znaczy wiesz, to w dzień, to w dzień. W mniej, dzień chociaż... mniej też widać na tym, nie? Na odcinku. W dzień przynajmniej nie ma, wiesz, przemieńców, nie? To prawda. Czy ja nie mówię, że nie będziemy w ogóle w nocy grać, nie? No ale jak nas zaskoczy noc, no to już... No zobaczymy, nie? Jak gdzieś tam kiedyś gdzieś widziałem takie urywki, jak ludzie tam opowiadali, to mało kto korzystał z rozgrywki w nocy w Dying Light'cie jedynce właśnie, no. Sprawdź aptekę. No dobra, idziemy. Chcesz pogadać jeszcze z kimś tutaj? Nie wiem, czy nie mogę tu chyba z nikim gadać. Ja mam wykrzyknik. A ja? U tego Alfiego. A no bo to ten nam kazał iść do Alfiego po coś. To weźmy, weź ty. Ty jesteś Alfie? To ja. Elektryka, konserwacja budynku. Dzięki mnie jakoś się to kręci. Mimo, że wpadłeś, miałem po ciebie dzwonić. W czym problem? Cóż, mam dwie wiadomości. Dobra jest taka, że przywróciłeś światło w całym kotle. To fakt. Zła, że przez to było zwarcie sieci koło estakady. Ciemno tam teraz jak w dupie. I ktoś musi włączyć z powrotem prąd, tak? Są dwie podstacje. Włącz obie, pstryk, pstryk. Kolejność nie ma znaczenia. Potem włącz główny bezpiecznik w głównej rozdzielni i będzie świecić jak choinka w święta. Chyba dam radę. Jasne, że dasz radę. Każdy biegacz by dał. Ale jest haczyk. Wyłączone światło utworzyło ciemną plamę dla przemieńców. Roi się od nich po zachodzie słońca. Więc skonstruowałem pułapkę. Jest na miejscu, gotowa do użycia. Jeśli zdołasz tam dojść i włączyć prąd po zmroku, możemy usmażyć sporo tych dziwolągów za jednym zamachem. Po zmroku? To nie będzie łatwe. Pewnie. Dlatego nikt się nie zgłosił do tej roboty. Ale myślę, że ty jesteś trochę od nich odważniejszy. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jestem pełen dobrych chęci. Kurczę, chcesz pomagać, co? Ale musisz być twardzielem, albo długo nie pożyjesz. No właśnie gadaliśmy, myślę, że... No, mów. No, że nie będziemy po nocy chodzić, ale tak. Pokażę po nocy chodzić. Dokładnie tak. Dobra, do wyjścia, tak? Chyba tak, no. Crane, czy mnie słyszysz? Nie. Jade, słyszę cię. Coś nie tak? Nie, tylko... Posłuchaj, Crane. To, co robisz, wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale to był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winię cię za to. Amir wiedział, jakie jest ryzyko. Aha, Crane, naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Czyli, panie, tu jest notatka. Numer 4, koło misia, koperta. I o, ja jestem prawie pewien, że to są zdjęcia pracowników Techlandu, wiesz? Twórców gry. Może być, patrz, jaka to blondyna. Fajna, no. Dobra. Znaczy, zaginęła na szczęście. A tu, nie, patrz, tam, jaka, to nie. Kurde, patrz, jaka tu blondyna. Moja żona później ogląda to odcinki. Ja myślę, że to na Instagramie możemy znaleźć.
Ja ci powiem, że nawet później przeszukam. Idzie ziomek. Wiktor Wektor. Ej, idzie kilku ziomków. A, i co to? Ole mu kręgosłup zatentegował się. Tak od tyłu wziął. Pobitkę. Ale jak tajniaczki se szły powolutku, po cichutku, co? Dlatego ich od tyłu zaszedłem, tak? Oni nas. Tam mamy, nie wiem, czy widzisz, wyzwanie parkurowe, ale ja bym dzisiaj tego nie robił. Nie, ja myślę, że wyzwań parkurowych to na razie nie będziemy robić, nie? Wstrzymamy się jakoś kilka odcinków, nie? No, ale żem zrobił. Spadłem jeszcze na typa. Bierz go? To już muszę. Ale mocno. Czy ty go też radę dobić? Nie bój się, broń zepsuła. Mam kozik elektryczny. O, panie, ale go radzisz od prądu. A jaki mocny on w ogóle jest. Bo zadałem mu jakieś obrażenia dodatkowe. Co za ale ty? Żyje jeszcze. Żyje jeszcze? O dobra, nie żyje już. Jezus, ile on już życia. Ale mam kozik. Skąd ty, panie, masz ten kozik? No, znalazłem nóż w tej skrzyni, co ty tam coś innego znalazłeś? Ja nie miałem, ja tam miałem szpałkę tandetną. Lena. Słucham. Znaleźliśmy kolejne dwie fiolki fałszywej antyzyny. Brecken gotuje się z wściekłości. Nie dziwię się. Co z Bahirem? Jego stan jest stabilny, ale gdybyśmy zajęli się nim 10 minut później, byłoby już po nim. To śmiertelna trucizna, Crane. Wyeliminowanie tych drani to teraz priorytet. Rozumiem. Jeszcze z tobą nie skończyłem! Tu ktoś jest u góry, idziesz? Jest tutaj. Nie, czy będzie trzeba z nim gadać, czy... Brać tego gnuja! Dobra, będzie trzeba chyba z nim walczyć. Ale nie mamy pałki wyciągniętej. Ja mam. Ale nie mam opcji rozmowy z nim. Ale ja nie mam pałki wyciągniętej. Halo. Tu są ja myślę, że z nim nie mamy, że z kimś innym musimy pogadać. Czy mogę służyć, przyjacielu? O, to pewne. Dzień dobry. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Tu jest do pogadania. No, wygląda jak szef. Bentu. Słyszałem, że sprzedajecie antyzynę. Kto ci to powiedział? Ptaszki ćwierkały? Ta sama osoba, która powiedziała mi, że gotujecie jakieś gówno i pakujecie w fałszywe fiolki. Gówno? Moja receptura jest 50 razy lepsza od tego szajsu zrzucanego z samolotów. Nie tylko utrzymujecie przy zdrowiu, ale daje też super siłę. Niezwykłą szybkość i laserowy wzrok. Gdybym chciał, spaliłbym cię jednym spojrzeniem. To już koniec twojego handlu, Bento. Yusuf uprzedzał, że będziesz robić kipisz. Tak, Yusuf miał rację. Już kurwa nie żyjesz. Oj, to jedziemy. Wiesz, jak się robi uniki, w razie czego? A tak, kurde. Oż ty kurde. Tylko na tyle cię stać? Oni też robią uniki. No. Ja jestem zmęczony trochę, dobra? Jakby tą butlą. A jak fajnie zrobić ten? Jak to się nazywa? Ale nie, jak ona wybuchnie, to oni się przyjdą tu. Co chcę zrobić? Zablokować ich atak na przykład. Zablokować? To nie wiem. Jak chcesz uciec, no to shiftem musisz odskoczyć, nie? Ale nie chcę uciec, bo chciałem zablokować pałkę na przykład. Jak nie odbyć. Wiem, czy nie prawym. Właśnie nie działa prawo. Może... nie. Zaraz zginę, bo mam 12%. No to uciekaj, odskocz. No, starałem się, ale chciałem... O, ja mam 32, to też nie porządzę. Oni się blokują, wiesz, a ja nie mogę. Koniec będzie wtedy, kiedy ja powiem. O kurde, pierdyknie. Butla? Przyciągniesz, tych 5 życia mi zostało. Przez pomyłkę ją ciągnę. O, nie żyje. Ile masz? Aby wymusić odrodzenie. Nie żyjesz. Stracone punkty przetrwania 4. Staczajesz? Czemu żeś wymuszał odrodzenie? Ja ci już szedłem ratować. Bo ja myślałem, że to każe mu się podnieść. Nie, zinterpretowałem. To... Robisz ty. Ja tak i raz. Co teraz? Ludzie Raisa. Musisz przybiec z powrotem. Zawsze do. Nie jestem przy zrzutach.
gdzieś w jakimś dupnym miejscu mnie wyrzuciło. Czekaj. A czekaj, jak ty tam walczysz, to będziesz czekał na pewno. Czy kamieniołom mnie wrzuciło, czy gdzieś? Żyjesz jeszcze? Żyję. Ledwo, ale żyjesz. Ale rzucają we mnie wszystkie. Bo tu gnidy są. Niewdzięcznicy. No widać właśnie. O, skacz kurde. Ej, pod kółeczkiem mam ten. Lampę ultrafioletową. No ale to na nich to nie zrobi wrażenia, że masz lampę. Na nich nie, ale na wiesz. Panie, bo ja już jednego dobiłem, ale jeszcze dwóch tutaj jest. Takie że jeszcze biegasz. Zajdź ich od tyłu. Tak, bo zmęczony jestem. Ze siekierą rzucę. Panie. O, 12 rzucę. Ale mnie ciachnę. Ale mnie kopa sprzeda. Nie skończyliśmy jeszcze. Ja mam 12 życia, 25. On ma jakiś młotek. Dasz mu radę? No, na razie żyje jeszcze. Co, teraz już nie jest tak to fajnie, nie? On sam został? Tak, ja już tamtych wyklepałem. Nie będzie gada, jednego mi się też chyba udało. No to tak, ja nie mówię, że ty nic nie zrobiłeś. Tu jestem, no dawaj! Spróbuj szczęścia! Ale jaki mocny, nie? A ja mam broń skuteczną. A pod H jest apteczka, panie! Mówiłem ci. Tylko, że ja już nie mam apteczek. Zgadzisz się? Okej, bo mnie ten trąb razi, jak ty go tak... Ja pierdziele, co on jest nieśmiertelny? A wydaje mi się, że dosyć mocny jest. Czy jest jeszcze mocniejszy przez to, że wiesz, jest nas dwóch? Jak myślisz? To? Myślę, że tak. Że przez to, że jest nas dwóch. No. Dobra, padł. Padł? Padł. Widać się usiąść. Weź sobie ten młotek. Jaki młotek? No młotek tu leży jego, no. Nie, no leży, obok niego leży. A, to nie widziałem. Dobra, ale apteczka miał. To ja wziąłeś sobie? Jeszcze ktoś krzyczy tutaj normalnie. Ja już nie mogę wziąć młotek. Do góry jest jeszcze jeden ziomuś. U góry jest ziomuś jeszcze jeden. On rzuca ty jakimiś toporami. Panie, tu jest ten, tu są były jakieś jeszcze. Tylko mnie bardziej wkurzył. Bijesz się z nim? No, porażyłem go prądem. Oż ty szmaciarzu. Tylko mnie bardziej. Ale się kurde blokuje, ham. Jestem wyliczony, panie. Powiem ci, że mocni, nie? No. Okrutnie mocni. Chodź się spociłem, apteczkę miał też. Tak? To bici. Powiedz Breckenowi, że nie będzie już więcej podróbek. Dobra robota, Crane. Dobra, trzeba przeszukać wszystko. Masz ten młotek? Młotek nic mam, mi nie tak. Jest, ale tak. Yusuf ich ostrzegł. Ja wiedzieli, że przyjdę. To jest pewnie też 335 dolarów tutaj leży. Ale zdążył zwiać. Jeśli wróci, pogadam z nim po swojemu. Nie, jeśli Bahir dorwie go pierwszy. Te dolary, co leżały tak luzem, to jak dłuższy, jak zabijasz kogoś i dłuższy czas nie zbierasz z niego, no to się zamieniają w pieniądze albo w jakiś gadżet. Takie ciała znikają, a zostaje łup, nie? No, 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 ale to dobrze, 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 no. Nie znika, wiesz. Dobra, bo ja dostałem dużo poziomów. Ja zaraz sobie posprawdzam, najpierw przetrzepię. Alkohol w lodówce, gaza. Skupiłeś się na tym, co ona mówiła, czy nie? Bo ja żeby coś się, że gdzieś nie. Iść. Żeby... Ej, tu jest plan jakiś, zapalniczki plan. Gdzie? Tu, na półce leży. Gdzie? Nie masz? No tu, jest, na półce. Plan zapalniczka. Widzisz? I podpalana broń jakaś pewnie będzie. Teraz trzeba się zorientować. O, a tu jest notatka. Panie, tutaj apteczka, patrz, gazeta, gaza tu jest. Notatka, gdzie gaza? A w apteczkę uderzyłem tu i się otworzyło. A widzisz. A widzisz. Gdzie notatka? Skrytka tu jest, będziemy mieli bezpieczne miejsce kolejne. Spać tu możemy. Fajnie. Tu też jest apteczka. Tu jeszcze apteczka jedna, patrz, no. Otwieram.
to będzie można. Ja od razu robię sobie zawczasu. Ja też, bo to wiesz. Ale nie mogę. Czekaj, mogę? Plany. Ile ja mogę? Ja zobaczę, co to jest ta zapalniczka. A potrzebuję nóż i aerozol. Zapalniczka, to może będziesz mógł podpalać coś, nie? W sumie, wiesz. Nie odkryłem Ameryki. Podpala number, tak jak ja mam teraz elektryczną, to już mógł zrobić taką z płomieniem pewnie. A, fajnie. Cała zabawa z lampą lutowniczą, tym razem w wygodnym formacie kieszonkowym. Okej, to takie ogniwo zapalniczki. Wiem, gdzie sprawdzić czas. To jest zegar po prawej stronie. No widzę, teraz też zauważę. Jak powiedziałeś, to akurat rzucił mi się, wiesz, u mnie jest 951. A u mnie 52, widzisz? No, niesynchronizowane. Niesynchronizowane, jesteś minutę do tyłu. Mam panie... A nie, my będziemy kończyć odcinek. Nie będziemy już dzisiaj nic robić, bo jest 45, prawie 6 minut. Już? Tak szybko? No, poleciało. O, powiem ci, że bardzo szybciutko, ale no, tak, dużo się zadziało tam, pamiętaj, że walczyliśmy, a uciekaliśmy przed tymi przemieńcami i tam... No i zrobiliśmy quest poboczny. Także wiesz... Okej, okay, no to myślę, nie wydaje, to że no, w takim razie będziemy kończyć tutaj. Tak, no bo tu już nie zaczniemy nic, bo tu czasu nie wystarczy, także... Jak wygląda? Jeszcze tylko zapytam ten zapis gry tutaj, w sensie... Jak będziemy wychodzić, to ona się zapisze. Tak, okej, okay, dobra. Znaczy ona się zapisuje w punktach różnych, nie? No właśnie bym nie chciał, żebyśmy, wiesz, nie stracić tego. Nie powinniśmy. Otwórz zrzut przed innymi, aby stworzyć zawody. Nie. Jakieś ten po prostu się otwierają. Online'owe. Dobra, nasi drodzy widzowie, kochani. Tutaj zakończymy dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Troszkę akcji było, troszkę przypału lamienia było. Także mam nadzieję, że to, czego oczekujecie i co lubicie najbardziej. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo, cieplutko. Do następnego razu i oddaję głos Mateuszowi, tutaj displayowi. Cóż ja mogę powiedzieć? Dzięki panie kompanie, że nie dałeś mnie zabić. Ale nie, trzymajcie się. Wypominał i będzie całą serię teraz. Dokładnie. No przepraszam, tam były przemieńce, to wiesz. Instynkt. Ale jest 1-1, panie. No 1-1, to fakt. No dobra. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć. Hej.